Dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję za przybicie na kolejny webinar serii CrowdStrike. Dzisiejszy temat to cyberzwójek. Żyjcie, EDR nadchodzi. Krótkie pytanie, tylko czy mnie słychać i czy widać mój ekran. To zaczynamy. Jest to kolejny webinar z serii takich krótkich webinarów comiesięcznych o CrowdStrike'u. Idea jest taka, żeby poprowadzić jeden taki krótki webinar, maksymalnie do 30 minut, który będzie odbywał się w każdy ostatni wtorek miesiąca o godzinie 10. Także zachęcam do zapisywania się na webinary, zachęcam do uczestnictwa. 30 minut to jest czas, który każdy jakby jest w stanie wygospodarować raz w miesiącu, żeby coś posłuchać. A jeżeli jesteście zainteresowani Państwo jakąś szerszą informacją, spotkaniem, zapraszamy do kontaktu, czy do mnie, czy do Michała. Na końcu będą maile i telefony do nas podane. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, zanim przejdę do samej prezentacji, chciałem szybko się przełączyć na demo, żeby tam uruchomić jedną rzecz. Tak jest. Mamy tu środowisko demo. Jest to na jakichś zasobach w chmurze. Ono dopiero się podniosło, także będzie trochę oporne. Dlatego chciałem zainstalować agenta CrowdStrike. Jest to czysty system Windows 10, nic nie ma. Ja tylko instaluję agenta CrowdStrike'a. Instalacja zazwyczaj trwa do 2 minut tak naprawdę, ale przez to, że to jest demo i dopiero się to zaczyna rozbudzać, może zająć chwilkę, a ja w tym czasie, jak się instaluje agent, opowiem parę zdań o tym, co mam na slajdach. Dobra, króciutko, dosłownie króciutko. Najnowsze trendy zagrożeń. Wzrost ataków bezplikowych, tak zwanych właśnie malware free, czy też fileless. W zeszłym roku 75% ataków, czyli 3/4 ataków były to ataki bezplikowe. No i co to oznacza? Oznacza to tyle, że tak naprawdę tradycyjne rozwiązania antywirusowe oparte o sygnatury były ślepe na 75% ataków. Nie były w stanie ich wykryć i zauważyć, no bo nie był dostarczony żaden content do stacji, nic tam nie zostało, nie wiem, podane, zainstalowane, wrzucone, nic z tych rzeczy. Nie było do czego przyłożyć tych sygnaturek, zajrzeć do plików, no bo nie było po prostu tego pliku. I ten wzrost ataków bezplikowych rośnie, czyli ta tendencja jest cały czas zwyżkowa, z roku na rok jest tych ataków coraz więcej. Co warto też zauważyć, atakujący mocno idą do przodu, taki średni czas breakout time, czyli breakout time jest to taki czas, kiedy atakujący dostanie się do organizacji i dojdzie aż do fazy 8 według matrycy Mitra. A faza 8 już jest to moment, kiedy tak naprawdę atakujący przeszukuje nasze zasoby wewnątrz organizacji, przeskakuje już na inne systemy, na inne serwery, przelogowuje się u nas w organizacji i ciężko nam go wtedy już zauważyć i wykryć, nie mamy odpowiednich systemów. Taki średni czas właśnie, kiedy atakujący potrafi dojść do fazy tej 8, według matrycy Mitra, to jest 62 minuty. Taki czas odnotował CrowdStrike w 2023 roku. W 2022 roku, dla tak ciekawostki, były to 84 minuty, także jest duży, duży wzrost jakby dynamiki atakujących cyberzwójów. A najszybszy czas właśnie odnotowany jest to tylko 2 minuty i 7 sekund, że to jest nawet niezauważalne do niewykrywalnym, powiedział, jeżeli nie mamy bardzo precyzyjnych i szybkich rozwiązań. Dobra, parę słów teraz konkretnie o technikach w CrowdStrike'u, co wykorzystujemy, bo w CrowdStrike'u nie mamy sygnatur. Nie korzystamy z sygnatur, nie musimy dzięki temu też aktualizować ich na bieżąco, żeby być ochronieni przed najnowszymi zagrożeniami. Nie musimy być cały czas online, nie przez to też nie musimy dbać o te połączenie, żeby te sygnaturki, szczepionki się nam pobierały regularnie. Mamy za to inne silniki, które chronią nas właśnie przed tym wszystkim, co już było, co też zapewniają ochronę te sygnaturki. Chronią nas przed wszelkiego typu zero dayami, exploitami, ransomwarem, przed jakiegokolwiek typu zagrożeniem tak naprawdę. I wykorzystujemy do tego dwa silniki. Silnik sztucznej inteligencji, czyli machine learning, i silnik ochrony behawioralnej, czyli IOA, Indicator of Attack. No i o tym silniku tak króciutko parę słów więcej.
IOA, Indicator of Attack, w przeciwieństwie do IOC, Indicator of Compromise, jest ochroną taką proaktywną, czyli patrzymy w łańcuch zdarzeń następujących po sobie i na tej podstawie podejmujemy decyzję, czy jest to coś poprawnego, czy jednak coś złośliwego. IOC jest to ochroną taką reaktywną, czyli post factum, można powiedzieć, jak się już coś wydarzy, zbieramy jakieś informacje, czy to będą hasze, IP-ki, domeny, czy jeszcze coś innego i budujemy sobie ten wskaźniczek IOC. I tu na slajdzie mamy taki przykładowy łańcuch zdarzeń. Kiedy został uruchomiony jakiś proces, proces zaczyna nam przeszukiwać system plików, wyszukuje w systemie plików wszystkie backupy, po czym je usuwa i po usunięciu backupów zaczyna wywoływać procesy szyfrujące. No wskazuje to na działanie jakiegoś ransomware'u oczywiście. Żeby jeszcze to tak troszkę bardziej zobrazować, żebyście mogli sobie uświadomić i zrozumieć tą różnicę między IOA a IOC, użyję takiego porównania. Przychodzi facet do banku w czerwonej koszuli, podchodzi do okienka, wyciąga pistolet, mówi, że to napad, po czym bierze wszystkie pieniądze z tego banku i z nimi wychodzi. No i moglibyśmy sobie zbudować ten wskaźnik IOC, jeżeli ten sam facet przyszedłby następnego dnia do innego banku, my byśmy go wykryli, zablokowali, nie pozwolilibyśmy na ten atak. Natomiast jeżeli coś by się zmieniło, ten facet następnego dnia przychodzi do banku już nie w czerwonej koszuli, a w zielonej. Podchodzi do okienka, już tym razem nie ma pistoletu, ale materiały wybuchowe. Nie chce z tego banku pieniędzy, a chce złoto, które się tam znajduje i wychodzi z tym złotem. IOC już tego kompletnie nie zauważy, bo jest to coś nowego, na co nie było przygotowane. Natomiast dla IOA nie ma znaczenia, jak ubrany był ten facet, jaki typ broni miał ze sobą, jaką krzywdę chciał nam wyrządzić. Ważne są te wszystkie zdarzenia, te czynności, które wykonywał, które świadczą, że chciał nas okraść. No i na tej podstawie go zablokujemy. Dobra, to tak było króciutko. Za tymi wszystkimi detekcjami, można powiedzieć, stoi jeden agent. To już było na poprzedniej prezentacji, ale tak krótko przypomnę, bo to jest dosyć ważne. Jeden agent. Agent tak naprawdę obsługuje wszystkie moduły, które znajdują się w CrowdStrike'u. No i jest na wszystkie rodziny systemów operacyjnych. Właśnie z Windowsa, z Linuxa, z macOS. To będą też kontenery, czy jakieś chmura, AWS, Azure, Google Cloud. No i urządzenia mobilne. Sam agent i same rozwiązanie CrowdStrike'a jest całkowicie chmurowe. Jeżeli ktoś chce on-prema, bo musi mieć, bo tak chce po prostu, no ten CrowdStrike nie jest dla niego, bo tutaj nie mamy możliwości wybrania wersji on-premise. Jest wszystko w chmurze. Od początku, jak CrowdStrike założył tą firmę, to wszystko znajdowało się w chmurze i do tej pory tak jest. Jest to też między innymi związane z tym, że oni przetwarzają bardzo dużo ilości danych, które by nie byli w stanie jakby przekazać lokalnie, żeby ktoś nie miał kontaktu z chmurą. CrowdStrike opiera się o chmurę AWS-a i Centrum Przetwarzania Danych znajduje się w Frankfurcie, także nie ma z tym problemu z jakimiś wytycznymi GDPR czy też RODO, znajdujemy się w Europejskim Obszarze Gospodarczym. No ale przez to też, że jest to chmura, no to nie potrzebujemy wdrażać sprzętu, konserwować go, modernizować, zarządzać, skalować, aktualizować czy też migrować na inne blachy. No i też przez to, że jest to chmura, działa całe rozwiązanie od pierwszego dnia. Dostajemy subskrypcję, czyli dostęp do konsoli administracyjnej. Możemy instalować agenta, jak ja to przed chwilą zrobiłem, i przygotowywać ewentualnie polityki, jesteśmy bezpieczni. No i co ważne, sam agent jest lekki, nie wymaga rebootów, a jest to związane jakby z początkami działalności CrowdStrike'a, gdzie tak naprawdę agent, ich założeniem, który chcieli stworzyć, nie mógł wymagać właśnie, nie mógł obciążać systemu, bo były to systemy produkcyjne podczas ataków, chcieli zbierać jakieś informacje też o tym, co się dzieje, jak ten atak przebiega, co zostało wykradzione. No i też w związku z tym nie mógł wymagać restartu stacji, bo po restarcie oczywiście część tych metadanych, część tych artefaktów jest zacierana bezpowrotnie, giną. No i taki agent jest. Jest lekki i nie wymaga restartu. Co zresztą za chwilkę zobaczycie. Dobra, przechodzimy do demo. Ja jeszcze zachęcam też do testowania CrowdStrike'a. Można to robić bezpośrednio. Tam jest darmowa wersja testowa na 15 dni, bo też kontaktując się z nami bezpośrednio, czy z partnerami, którzy pomogą przy wygenerowaniu licencji, przy testach, czy przy jakichś innych kwestiach. No i tu kontakt do Michała Dębowskiego, który jest odpowiedzialny za
część handlową związaną z CrowdStrike'em, no i do mnie, do Patryka Strzyśkowskiego, ja jestem odpowiedzialny za część techniczną związaną z CrowdStrike'em. Dobra, przechodzimy do samego demo. Dobra, zauważcie, zainstalowałem teraz agenta CrowdStrike'a, on się zainstalował poprawnie i dostał od razu defaultowe polityki, które są, bo jeżeli agent czy stacja też z agentem nie wpada w żadną grupę hostów, no to wiadomo, że dostaje defaultową politykę, tak trochę jak firewallu. Jak nie dostanie jakiejś polityki, to wpada w taką defaultową, którą sobie możemy tam zdefiniować. Ona oczywiście nie może być też ani za lekka, ani za agresywna, no zależy od organizacji, ale jak będzie za agresywna, a mamy jakiegoś drugie oprogramowanie antywirusowe na stacji, no to może dojść do jakichś konfliktów. Dobra, króciutko po instalacji, czekajcie, ja się przełączę, bo coś tutaj mi, albo odświeżę, coś mi tutaj się ten ekran przyfrizował. O, dobra. Co teraz zrobię? Odparę sobie jakiś ransomware, a może WannaCry. Pytanie teraz, dlaczego mogę przetrzymywać ransomware na stacji? To zależy od zdefiniowanych polityk w CrowdStrike'u. Tak naprawdę sam ransomware, sam malware nie jest groźny, dopóki go nie uruchamiamy. Jak go uruchamiamy, no to jest coś groźnego. Natomiast sam plik, który może być zainfekowany, nie stanowi takiego zagrożenia. Tak jak mówiłem, zauważcie, że na stacji zainstalowałem tylko agenta i nic nie robiłem. Prowadziliśmy prezentację i teraz uruchamiam sobie jakiś ransomware. Został proces zablokowany, bo było jakieś podejrzane zjawisko, no i sam plik został przeniesiony do kwarantanny. Dobra, to był ransomware taki pobrany z internetu, czyli tak naprawdę znany, już widziany. Teraz go trochę zmodyfikujemy, czyli wypakujemy znowu ten plik sobie, zmienię jego nazwę, WannaCry, damy Patryk i wyedytuję go troszkę. Zapiszę zmiany i teraz ponownie go uruchomię. Plik też został zablokowany, proces zablokowany, znaczy plik przeniesiony do kwarantanny. Dobra, na razie to sobie zostawiamy, lecimy do konsoli administracyjnej. Konsolę odświeżę. To jest lab, tak naprawdę działający, korzystają z niego teraz użytkownicy na całym świecie, tak powiem, bo to nie tylko studenci, ale też partnerzy, dystrybutorzy, tak jak ja, mogą z niego sobie skorzystać i przygotować i potestować takie właśnie scenariusze demo. Te dashboardy są w pełni edytowalne, można je przenosić, zmieniać, rzucać na kilka ekranów, kilka widoków, z tym nie ma problemu. Taki parametr tutaj się pojawia, CrowdScore. On wynosi 0, jeżeli u nas w organizacji nic się nie dzieje. Czym więcej, większa liczba tutaj się pojawia, czyli czym bardziej zaczyna rosnąć, tym jest u nas niebezpieczniej. 100 to maksimum, no i tu dostajemy 100 na 100 tak naprawdę, no bo tak jak mówię, ten lab żyje, tych detekcji jest naprawdę masa, nie tylko te, które ja wygenerowałem. Co mnie interesuje teraz, moja stacja, mój hostname to jest 0830 końcówka, ja już nie będę przeszukiwał, tego się bawił, ale tu widzę, że mam 0830, wejdę sobie w konkretną detekcję. Od razu widzę, jaki to był plik, jaki typ ryzyka, czyli wysokie,
jaka taktyka, technika, czyli jaki silnik to tak naprawdę wykrył i zablokował. Co się stało? Proces został zablokowany, plik został przeniesiony do kwarantanny, ścieżka do tego pliku, użytkownik, który to też uruchomił, te wszystkie informacje tutaj mam. Mam też informacje o stacji, na której to się działo, a jakieś dodatkowe, żeby to mieć taki szerszy kontekst tego wszystkiego, to mam też informacje właśnie o tym użytkowniku. Mam też informacje o pliku, oczywiście jakbym miał to troszkę bardziej pointegrowane z rozwiązaniami firm trzecim, Domain Toolsem, jak i z Virus Totalem czy Obswatem, to też bym mógł informacje zaczytać dotyczące tego pliku na innych, od innych dostawców tak zwanej wiedzy, tej Threat Intel. Natomiast nie mam tego zintegrowanego, to nie będę teraz przechodził. To, co mnie interesuje, zobaczcie jeszcze, Privilege. Plik jest znany na zewnątrz mojej organizacji i wewnątrz mojej organizacji, był widziany na 204 hostach, 43 detekcje były z tym związane w ciągu ostatniej doby tak naprawdę, bo tu jest ostatnia doba pokazana na tym grafie. Dobra, to jest ten plik, tak jak mówiłem, WannaCry niezmodyfikowany, który był znany. Przejdziemy sobie teraz do drugiej detekcji, ja tylko, o jest ta druga detekcja, 10.12.48, 10.14 na tym samym hoście. Przejdziemy do tej detekcji. Tutaj powinien być ten plik WannaCry Patryk. WannaCry Patryk, dokładnie, ten plik, który zmodyfikowałem. No i zobaczcie, co mam tu za informację. Plik jest unikalny. Nie był widziany przez CrowdStrike'a nigdy wcześniej. Unikalny. Pojawił się na jednym hoście, jedna detekcja, tą, którą sobie wygenerowałem teraz, związana. Czyli taki, można powiedzieć, troszkę ransomware zero day, który sobie teraz troszkę zrobiliśmy. W bardzo uproszczonej formie, ale to pokazuje, że takie rzeczy też jesteśmy w stanie wykryć i zablokować. Nawet jak to jest coś nieznanego, coś, co się dopiero pojawiło. Dobra. Zamykamy to, lecimy dalej. Mam tutaj też Kali Linuxa na drugiej stacji. Na Kali Linuxie przygotowałem sobie exploit, który tam wrzuciłem payload w jakiś plik, ustawiłem interpreter na odpowiednim porcie i adresie IP, no i nasłuchuję teraz na połączenie. No i wysłałem do tej ofiary mojej, do tego użytkownika stacji, na pocztę plik z fakturą. Mam tu jakiegoś maila, że przyszedł jakiś plik, no i pani sobie na przykład w sekretariacie otwiera to, czy tam gdzieś w księgowości, obojętnie. Zapisuje, uruchamia, ok. No i ma tu jakąś fakturę. Nieważne, czy to płaci, czy nie płaci, analizuje to, zamyka. Natomiast ja jako atakujący już powinienem mieć możliwość podłączenia się do tej stacji. Jest, mam możliwość. Zobaczcie, podłączam się do tej stacji. Odpytam się teraz, wykonam parę poleceń takich prostych Windowsowych, które tak naprawdę może wykonać dowolny użytkownik i one nie są złośliwe, natomiast mogą służyć do właśnie takich bardziej złośliwych rzeczy, które są wykorzystywane przez cyberzbóje, czyli do rekonesansu chociażby. Odpytam się, jako kto jestem zalogowany. Jako CS user. Zobaczcie, a ten użytkownik jest całkowicie nieświadomy tego, że jestem do niego podłączony. On może sobie tutaj działać, robić, pracować, nie widzi tego, że ktoś u niego na stacji też jest. Tu zobaczymy też, jakie ma uprawnienia, czyli polecenie WHOAMI z przełącznikiem PRIV. No, tak naprawdę nie mam nic, jestem zwykłym użytkownikiem. Dobra, to damy polecenie system info, żeby zobaczyć, na jakim systemie operacyjnym jestem. Jest to Windows 10 z buildem 10.5.8.6. Czyli mogę domniemać tak naprawdę, że przynajmniej połowa stacji w tej organizacji ma ten sam build, czyli jakieś tam podatności na niego mogę sobie znaleźć, czy też znam, jakie są. Sprawdzimy teraz ustawienie karty sieciowej, ipconfig/all. No, dostaję jakieś adresy IP, DNS-a, bramy, to
też może się przydać w dalszej części ataku. A my teraz spróbujemy wykonać pinga na domenę command and control. Damy pinga na domenę system low check.com z przełącznikiem N1, czyli wyślemy jednego pinga. Nie mamy połączenia, to wyślemy na inną domenę pinga, na domenę carbon2u.com. No tutaj mamy odpowiedź, no to jest osiągalna ta domena. Dobra, teraz to sobie zrobimy, to tak, wlogujemy się, podniesiemy sobie uprawnienia, albo przynajmniej spróbujemy. Poleceniem get system powinniśmy zdobyć uprawnienia systemu. Jak się teraz zalogujemy do stacji, to jak się odpytamy, jako kto jesteśmy zalogowani, czyli who am I, widzimy, że jestem systemem, czyli mam uprawnienia najwyższe na tej stacji jako system, czyli administracyjne pełne uprawnienia. Jeszcze możemy to zrobić, who am I / brief, czyli pokazać te uprawnienia. Zobaczcie, wszystkie mam teraz włączone, wszystko jest enable. Teraz odpalimy sobie PowerShell'a, tak naprawdę odpalimy PowerShell'a, podłączymy się do repozytorium GitHub'a, ja tu mam taki skrypt napisany, czy też polecenie bardziej, żeby tego nie przepisywać, bo bym się pomylił. Podłączymy się do repozytorium GitHub'a, pobierzemy sobie skrypt invoke mimikatz, no i go uruchomimy. Mimikatz służy oczywiście do kradzieży podświadczeń ze stacji, czyli te hasła, czy też haseł powinny nam się pojawić, jeżeli skrypt się uruchomi poprawnie. Danych użytkowników, którzy na stacji się logowali. No i zobaczcie, mamy. Uruchomił się, także możemy sobie przeszukać stację. Mamy tu CS usera. Mamy jego haseł, czyli możemy wykorzystać przy jakimś ataku. Nie musimy znać nawet haseł, ale też możemy spróbować złamać, bo te hasła mogą być proste, także być może te hasła są do złamania. Są też hasze administratora, czyli administrator też logował się na tej stacji, to nie jest zabezpieczne, też możemy to wykorzystać do innych ataków na inne systemy. Dobrze. Co teraz? Teraz dodamy sobie jeszcze jedną rzecz, czyli ustawimy sobie, może nie, która jest godzina, 23, już troszkę mało czasu. To teraz zrobimy coś innego. Słuchajcie, posprzątamy trochę po sobie, wyczyścimy logi systemowe i logi security. Clear system, WebQtl clear system polecenie, czyli czyścimy logi systemowe. I WebQtl clear security, czyli czyścimy logi security, ok. Czyli usuwamy, zacieramy te ślady, artefakty. Lecimy teraz do systemu. No i zobaczmy tą detekcję. Tych widoków jest kilka tak naprawdę. No tu możemy sobie przeglądać, tak naprawdę mamy wylistowane, co się działo, jakie detekcje w tej grupie, czyli w tym już incydencie się wykonały. Możemy to w formie takiej tabeli procesów też sobie przejrzeć. To zależy, jak kto lubi, jak kto woli, dla kogo jest, jak wygodniej to przeglądać. Coś mi się przywiesiło. Ale tak jak mówiłem, to lab, to także są jakieś problemy, opóźnienia. Natomiast widok, który ja najbardziej lubię i na którym będziemy teraz sobie opowiadać, to jest takie drzewo procesów, jakby dla mnie jakiś taki najbardziej przyjemny, ale oczywiście jest pełna dowolność, każdy może korzystać z którego chce, z którego lubi widoku. Zobaczcie, tak to wygląda. Tu, gdzie mamy te informacje, no to tu doszło do przełamania zabezpieczeń, natomiast widzimy też szereg informacji, które działy się wcześniej, czyli że był uruchomiony jakiś proces Explorer, później Outlook, później Adobe Reader na jakiejś stacji. Tutaj oczywiście byśmy mieli też jakieś dodatkowe informacje pewnie, ale już nie będziemy się teraz na tym skupiać i rozwijać.
Jeszcze tak szybko kliknę, tylko nie Outlook, tylko Explorer. Tu zobaczcie, co było odpalane. Od razu widzimy. Wcześniej ten użytkownik odpalił sobie WannaCry, później WannaCry Patryk, edytował go i tak dalej. Czyli wszystko tak naprawdę widzimy, co się wcześniej działo na danej stacji, co może mieć związek, co może nam dać jakieś informacje. No i dobra, doszło do przełamania zabezpieczeń, czyli mamy fakturę Invoice i Notepad, tak naprawdę, gdzie została wykonana eksploitacja na plik. Mamy informację, kto na tej stacji był zalogowany, CS user, jaka to była stacja, jaki plik tam został jakby złamany, kiedy to było, czy proces cały czas trwa, czy nie. Trwa, bo tak naprawdę ja jako atakujący się nie wylogowałem. I mamy tu szereg informacji z informacjami o taktyce, technice z Mitra, czyli możemy sobie otworzyć w nowym oknie i doczytać o tym jest. Mamy informacje o samym pliku, o hoście, o operacjach na dysku, operacjach sieciowych, DNS-owych, w plikach, w rejestrach, także tu wszystko będzie pokazane, ale nie będę do tego zmierzał, to już jest takie bardziej zagłębianie się. To, co tutaj chciałem jeszcze pokazać, taktykę z Mitra. Opis taktyki, techniki, jakie są dostępne z opisami, także mamy to wszystko pod ręką tak naprawdę. Konkretna technika wykorzystana przy tym ataku. No i co się tu wydarzyło? Zobaczcie. Po notepadzie nawiązałem połączenie command line'em, czyli shellem, do stacji. No i robiłem odpytania. Przede wszystkim wykonałem polecenie who am I. Sprawdziłem, jako kto byłem zalogowany. Wtedy byłem jako CS user, zauważcie. Widzicie, tu się wyświetla CS user u góry. Później sprawdziłem sobie, jakie uprawnienia mam na danej stacji, czyli privilege, przełącznikiem privilege. Sprawdziłem później, na jakim systemie operacyjnym jestem, czyli polecenie system info. Kolejnie sprawdziłem sobie ustawienie karty sieciowej, czyli ipconfig/all. No i w następnym kroku pingowałem domenę command and control systemlowcheck.com z przełącznikiem -N1. Od razu mam informację, że ta domena jest powiązana z wcześniejszych ukierunkowanymi atakami widzianymi przez CrowdStrike, system Lowcheck. Jak sobie przejdę do szczegółów tego, naprawdę, to zobaczę, że już mam podstawowe informacje o tej domenie, że należała do grupy aktorów Fancyber, czyli jak adwersarzy z Rosji, z Federacji Rosyjskiej. Mam też tu informacje o ich innych nazwach, o jakichś innych szczegółach. Mogę sobie to przejść, poczytać. Oczywiście są to takie bardzo skrócone i podstawowe informacje, ale to już jest w papce. Jeżeli chcemy dużo więcej informacji, oczywiście możemy sobie dokupić odpowiedni pakiet, który nam wzbogaci cały kontekst. Dobra, kolejno pingowałem domenę Carbon2U. No i po pingu domeny Carbon2U, wylogowałem się, czyli wrócimy jakby do tego miejsca, otworzyłem nowe połączenie command line, ale teraz już jako system, czyli zobaczcie, jak się odpytałem, jako kto jestem zalogowany, już teraz nie byłem CS user, tylko mam nazwę komputera. To jest nazwa mojej stacji. Sprawdziłem, jakie mam uprawnienia na tej stacji. No i kolejno PowerShellem, podłączyłem sobie PowerShella, uruchomiłem, podłączyłem się do repozytorium GitHuba, pobrałem skrypt Invoke Mimikatz, następnie go uruchomiłem. Czyli nic innego, przepraszam, nic innego jak kradzież poświadczeń, credential access, VAOS credential dumping. Do tego to służyło. Następnie jeszcze przy pomocy narzędzia VestUtil wyczyściłem logi systemowe i wyczyściłem logi security. I tak wyglądał mój atak. Oczywiście można to też zobaczyć na timeline'ie. Proces się zaczynał i sobie trwał po kolei. Także to wszystko mamy też tutaj wytagowane. Jeszcze proces czy tabelę procesów pokażę na szybko. O, tak wygląda to w postaci tabeli procesów. Zobaczcie też, jeszcze jedną rzecz chcę pokazać. Mamy stację, to co się uruchamiało, to co się działo. I tutaj zobaczcie, mam opisy, co tak naprawdę, jak nawet nie wiem, co się stało,
to mogę sobie doczytać i trochę mi to może naprowadzić, trochę dokierunkuję. Czyli nie standardowy proces dostał akces do Elsansa. Proces zawierał jakąś DLL-kę, która w trybie reflektywnym jakby podłączyła się do Elsansa. No i tak dalej, i tak dalej. Tu mam Metasploita, uruchomiłem przez Meterpreter. No i tak dalej. Mam tutaj szereg opisów od razu do tego, które mi podpowiadają, co się wydarzyło, co to mogło oznaczać. Nawet nie muszę się do końca na tym znać. Dobra, super. Pół godzinki minęło, także kończymy. Ja bardzo dziękuję za czas i przybycie na prezentację. Wrzucam jeszcze na chwilę kontakt. Zobaczę, czy są jakieś pytania. Nic nie ma. Dobra, super. W razie czego, tak jak mówię, zachęcam do kontaktu indywidualnie, wtedy sobie na spokojnie porozmawiamy, rozszerzymy temat, wyjaśnimy pewnie kwestie niejasności, przeprowadzimy indywidualną prezentację, testy, demo, warsztaty. Jesteśmy otwarci na rozmowy i spotkania. Dziękuję jeszcze raz, do widzenia i miłego popołudnia życzę. No i zachęcam do zapisów na kolejny webinar, który odbędzie się pod koniec marca, ostatni wtorek marca tak naprawdę. Do widzenia.